Proszę Państwa, w piątej walce gali XTB KSW 90 zmierzyły się Aleksandra Tączewa i Ewelina Woźniak. Sędzia Piotr Jarosz zatrzymał walkę po minucie i 56 sekundach rundy drugiej. Ladies and gentlemen, your winner by submission, Ewelina Woźniak. Jest Ewelina, jest korona, no powiem Ci, słyszeliśmy dużo o tym, co tu się ma wydarzyć w tej klatce. Obiecywałaś, że przypomnisz wszystkim, z czego słynęło kobiece MMA, z tej zawziętości, z wojny w klatce. Przyniosła ta szalona królowa wojny do klatki KSW. Znowu to był fenomenalny występ. W pierwszej rundzie młyn z dwóch stron, ale to skończenie to jest, myślę, kandydat do poddania roku w tym roku, bez wątpienia. A mamy dopiero styczeń. Cóż mam powiedzieć, w jednym wywiadzie pan z Wojsław powiedział, że nakłada na mnie presję. Ja chciałam powiedzieć, że presja to jest przywilej i ja z tego przywileju korzystam, jak widać. Chcieliście zobaczyć prawdziwe żeńskie MMA? Chcieliście, żebym obudziła tą dywizję kobiecą? No to proszę bardzo. Zdecydowanie. Jest obudzona czy nie? Jak widać, wszyscy chyba tutaj są w tym momencie na nogach. Wszyscy z otwartymi oczami oglądali to starcie. Skoro taki początek, to co dalej? Czy już masz kogoś na oku, Ewelina? Kogo dadzą mi wodarze, tego wezmę, nie wybrzydzam. No i piękne, znakomite podejście w walce, znakomite podejście po walce. Szanowni Państwo, jeszcze... Jeszcze chciałam bardzo podziękować Aleksandrze za to, że wzięła ten pojedynek. Jest wspaniałą dziewczyną, wspaniałą zawodniczką. Nie wybiera sobie przeciwniczek. Dzisiaj pijemy razem piwo, ponieważ jesteśmy ze wspólnego managementu od Przemka Karszczyńskiego, którego serdecznie pozdrawiam. No i pięknie. Jeszcze raz, Szanowni Państwo, Ewelina Woźniak.